Hej, moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Nisys. Widzę, że tu mam jakiegoś Kenta The Huntera. Zobaczmy, co ty chcesz. Ewentualnie trzyma coś w sprzedaży. Ma do sprzedaży skórę. Za 13 mamy golda. Sporo. My możemy mu sprzedać. Myślałem, że możemy kupić. On sprzedaje strzały. Oj, Iron Bow. Kurde. Ale jestem ciapa. Mogliśmy killowy zrobić na przykład. To nie będziemy nic od niego kupować. Włączyłem jakieś chyba przypadkowe rzeczy. Jak wielka jest ta wyspa? To jest pytanie za milion punktów. Czy my coś tu jeszcze możemy znaleźć? Są jakieś dziwne kwiatki. Już jest koniec wyspy. Rozumiem, że owieczki możemy zabijać. Mamy z tego mutony. Z tego baraninka. Mamy krzaczki z jagodami. Dobra, czyli już wiemy, jak się jedzenie pozyskuje. Ciekawe, czy na ognisko będziemy mogli w ogóle coś przygotować. Zabijemy te owieczki. Chodź tu, owca. O, może spróbujmy sobie strzelić do owcy. Żebyśmy wiedzieli, na co się w ogóle przygotowywać. Ła, 23. Wow. Ale jestem dobry. Tą grę. Da się wejść do wody. I chyba nawet się nie topimy, o dziwo. No, te wyspy są dosyć spore. Everest. Są jabłuszka. To są jabłuszka. Dobra, ja bym teraz poszedł pozbierać troszeczkę więcej miedziuchy, ewentualnie nawet żelaza. Innych rzeczy. Może spróbował przygrać jakiegoś bossa? Dobra, na tą. Tam jest skrówka. Powinien dropić z niej skóra. Dobra, żarcie chyba już będziemy mieć sporo. Zobaczymy, czy możemy upiec na ognisku. Jeszcze trochę tych desek. Trochę drewna. Jest tak, jak myślałem. Trzeba mieć paliwko. Dobra, przepieczemy sobie to. No, widzę, że w sumie niby potrzebny ten fiuer, ale tak jakby niepotrzebny. Niby potrzebny, ale niepotrzebny. Dobra, zostawmy sobie te wszystkie rzeczy, które są nam niepotrzebne. W ogóle możemy sobie jeszcze przepalić to. I ten copper. Copper. O, to jest to. To niech się przepala. To zostawiamy. To też zostawiamy. Enrico Scroll możemy zostawić, żeby się właśnie czegoś wydostać. Blueberry. Ale resztę zostawiamy, bo jest niepotrzebne. Zostawimy torch oczywiście. Dobra, to możemy zabrać. To możemy zabrać. Tyle potrzebowaliśmy do tego. Więcej torczy potrzebujemy, ewidentnie. Ewidentnie więcej torczy. O, w ten sposób. Dobra, szybko jeszcze sobie to drewno pozbierajmy. I polecimy zaraz jeszcze do dungeona. Zobaczymy, co tam się dzieje w środku. Nam się chyba coś tu wyłączyło. A, bo to jest kosmetyk. Kurde. Dobra, się teraz ogarnąłem. 74 torcze. Dobra. Zabieramy rzeczy.
Ty, wypadł z mojego łóżka, dziadu, stary. Wypadł, stary dziadu. Musiał pościel zmienić przez ciebie. Dobra, po lewej stronie widziałem, że były te pająki wielkie. Spróbujemy je zabić. Zobaczymy, czy coś z nich wypadnie. No i tu coś było. No ale powiem wam, że w sumie te DPS nie są wcale większe. Końców. I kolejny goblin, jeszcze się tutaj przypamiętam. Use? A hemy table. Bierzemy to. Bierzemy. Wow! Ile rzeczy. Bookshelf. Dresser, wow. Sporo rzeczy. Abacz. Seedsów. Dobra, też zabieramy sobie to. Wszystko zabierzemy w sumie. Będziemy chatę robić, też będziemy mieli rzeczy. Piąteczka. No to było przejście z tej strony. Dobra, mieliśmy iść do pająków. Wejdziemy do pająków. Korci mi jeszcze tam przejść. Dobra, przejdę na sekundę. Ile irona. Dobra, dobrze tu przylazłem. Ile irona. Nie żałuję. Chyba, że mi wielki pająk zaraz wyjdzie. Wtedy będę żałował szybko. Ile ironka. Na razie zębiaki wychodzą. Pajęczyna? Bóg wie, co to jest w sumie. Zawsze się będę bezpiecznie czuł, jak już nie będzie tej pajęczyny. O, właśnie o tym mówię. Zabity, dziad. Uhuu. Zabiliśmy wielkiego pająka. Jest złoto nawet. Zabiliśmy... O nie, drugi idziesz. O nie, dużo ich idzie. Dużo ich idzie, a przecież ja mam... Póki strzały. Dobra, zabity. Ale jestem dobry w tą grę. Jestem archerem, jest... Moje drugie imię to Legolas. Rico Scroll, dobra. Ale sporo ich tu się robi. I wcale mi się to nie podoba. Pustka, zjedzmy coś. Richems. Nie, to się odnawia. To się odnawia, ma fragment. Dużo tych pajęczaków. Trzy końce. O, na dwa hity spadają już. Ty gnoju. Na trzy hity spadają. Ku. To była potka. Potek mamy chyba sporo. Pięć sztuk jeszcze. Na luziksu. Broken Iron Tool. I ty chcesz w papę dostać? No wiesz ty co. Dobra, pozbyliśmy się pajęczyny stąd chyba. Mam nadzieję, że więcej pająków się nie porespi. Nie, on odrasta. Bez sensu. To jest bez sensu, dobra. Zrobimy tego goblina.
Drugiego też. Kopiemy. Kopiemy Irona. Myślę, że niedługo będę gotowy na bossa. Da się złoto wykopać drewnianym? Da się. Wszystko się da w tej grze. Serio, to jest taka terraria, tylko że z innego widoku izometrycznego. Dobrze powiedziałem, izometria? Ja pomyliłem pojęcia, dobra, mniejsza. Z innej kamery. O. Kolejne potiony. To jest jeszcze żelazo, trzeba pamiętać o tym. To jest trochę mało tej midziuchy tutaj dropi. Czym ty jesteś? Zombie Archer. I miedziuszka. I miedziuszka. Dobra. Nawet sporo tej miedzi. Tam się nie będę na razie przekopywał, bo to chyba nie ma sensu. Tu jeszcze mamy sporo surowcy. Ale serio, te animacje tutaj są dziwne. Nawet widać, że to jest taka kapsułka wstawiona w sumie. Pewnie w Unity. Nie patrzyłem w sumie, w czym ta gra jest robiona, ale wydaje mi się, że w Unity. Bo ma nawet takie ograniczenia unitowskie. O, to jest lawa, okej. Tak, to jest lawa. To jest lawa. Cholerna lawa. Wypijmy potkę. Mam ich sporo, nie żałuję sobie już. Się tych mobów też mniej boję. Już wiemy, z czym to się wszystko je. Damy radę. Są te pająki. Jeszcze za 25, ty gnoju. Cave Spider Gland. Czego to w ogóle jest? O nie, dwa pająki. Oż mnie zrobiły w bambuko. Aż mnie zrobiły w bambuko gnojki. 11 HP! Czy już nie mam? Mam. Czemu mnie chcesz pić? Czemu ty nie chcesz tego wypić? A, bo jest jeszcze... Tigu. Nie już, dobra. 82. No nie, znów pająk. I po łbie. A tak się tych pająków bałem tutaj, no. Widzę, ci nie ma czego się bać. Pewnie tych wampirów też nie ma w sumie czym się bać. Myślę, że też ich odwiedzimy niedługo. Też gałganów odwiedzimy. Też tak potrafię i co? Zetkało? Kakao? Oczywiście to błędy językowe mówię. Tak, oczywiście. Żartobliwie, żeby nie było. O nie. Dobra, żyję. Żyję. Tu wampiry są otwarte. Nie są jakieś mocne. O nie. On pluje krwią. O nie, on ma okres. O, dobra, żyje. A jakiś słaby lód mają.
Dobra. Żyję, mam się dobrze. Coś tam, wampirki, co tam? Ale wy macie różne rzeczy fajne. Bardzo fajne bym powiedział. Mega fajniutkie rzeczy. Ile kasiurki. Weź wyjdź stąd i nie wracaj. Najlepiej. Grave Digger. Hero Complete Achievement. No to faktycznie sporo tej rzeczy mają. No ale powtarzalne w sumie te rzeczy. Torcze, końce, strzały, tylko to. Tylko to, nic więcej. Dobra, wyklirowaliśmy to chyba. Kolumnę musiałem zajebać. O nie! O nie! Jesteśmy zgubieni! Dobra, co tu jest? Kolejne końce. O nie. Chodź, koleżko. Kurde, uwzięli na mnie, no. Osz, jakie lagi, lol, co tu się dzieje? Jakieś lag spajki były. O, kolejny portal. Dobra, tu mamy jakieś skrzynki. Tu mamy jakieś skrzynki, mamy sporo żelata znów. Oczywiście go bierzemy. I tu widzę na dole jeszcze w tych miejscach coś jest, ewidentnie. Da się otworzyć. Oczywiście Shirek by był mądry, to by sobie zrobił na przykład żelazny kill-off, ale nie. Po co? Lepiej było zrobić łuk, który się dało kupić, nie? To jest bardzo logiczne. Dobra, to już mamy wszystko gotowe. Przejdziemy się jeszcze tu. Woda. Czyżby to była woda? Zaraz się tam przejdziemy. Więcej gliny. Czemu coś leci do mnie znowu? Tylko chyba mysz. Mam chyba ładna żyłka złota. Żelaza. Ładna żyłka żelaza. Ile my tych rzeczy już mamy? 91 żelaza. No to sporo, 41 kopera. Złota niestety tylko jedną sztukę złapaliśmy, ale to jest w sumie już... Jest to już... Dobra. Prawą sztaba złota. Dobra, z tego jeszcze byśmy nie ominęli tylko przypadkowo. Trochę torczy, fajnie. Coś drewnianego to jest, no właśnie tak jak myślałem. I kolejne wampirki. Dużo naraz zombie. Kurde. O, tu widzę fajną rudę. Jak to jest beczka. I jakiś szrot, no bo inaczej tego nie nazwę. W ogóle co to jest? Draft Blood Bolt. Wow! Możemy być magami. To niestety jest minus 20 range i minus attack speed. To mi się mniej podoba. Reszta chyba już niestety na mnie wleciała. Jakaś lepsza.
Dobra, no to będziemy teraz latać z nową magią. Czy to nas może zabić? Nie może nas zabić, świetnie. Widzę, że też magii żadnej nie mamy, w sensie many. Nie widzę przynajmniej. Cały zabieramy. I tu jest jeszcze copper i tu jest skrzynka. Ojej, ile to zadaje, jak mało. No ale jest auto naprowadzane. To jest lepsze na pewno niż strzały. To jest lepsze niż strzały, ewidentnie. Czyli znów wychodzi na to, że niepotrzebnie robię mług. Logiczne. Cholera, logiczne. Zjedz sobie. Dobra. Bierzemy to i uciekamy chyba. Czy ja torczę? Naprawdę. Jezu, co ja zrobiłem? Jestem głupy. Dobra. Ja torczę wywaliłem z ekwipunku. Wywalił torczę z ekwipunku, geniusz złej rozsądku. Ale miecz nadal jest chyba najlepszy tutaj. Nie ma nawet w co wątpić. Kornsy. Recall Potion. Strzelające gnida. Nie ma gnojku. Dobra, zabieramy oczywiście skrzynkę. Nie wiem, czy nam się przyda do tej skrzynki, ale zbieramy je non-stop. Zbieramy je non-stop. O, nie dogonicie mnie. Dobra. Chyba też zabijemy. O nie, idzie gnój. Zombie Archer, kurde. To wymyślili. To co to jest? Tego nie mogliśmy nawet podnieść. Panie zombie, proszę uciekać. Au! Aż ty gnoju. Jestem magiem. Magiem krwi. Jesteś zwykłym zombie. Nie podskakuj, gnojku. No ale jednak ten miecz to jest coś. Dobrze, że go zrobiliśmy ze złota. Tu coś jest zamknięte. Brawo, Shira, brawo! Wjebałeś się w najgłupszą pułapkę na świecie. Serio. Najgłupszą. No tak samo jest Noble. Nie mamy miejsca na to. Wood wall, stone wall, możemy to bez problemu wywalić. Dobra, to zabieramy. Goldor. Jakie głupki dają zabijać, no. To też zostawiamy. Co jeszcze możemy zostawić? Dobra, te chesty są mi potrzebne. Te chesty są mi potrzebne. Zabieramy jeszcze to. I uciekamy portalem na powierzchnię. Uciekamy portalem na powierzchnię, dobra. Na zero, tak? Wow. A to było szybkie.
Kolejne rzeczorki. Copper wrzucamy, iron wrzucamy. I co, i teraz śpiulkę, czy nie? A, chciałeś ty spać, cwaniaczku? Nie ma. Nie ma tak łatwo. Czekamy sobie tak do godziny, nie wiem, 9? I przy okazji kawy napiję. Dobra, 10 nawet. Ale jasno. Jeszcze nie przepaliło. Dobra, czy coś już możemy robić? Ano możemy. Możemy cały miedziany set sobie zrobić. No możemy. Iron pickaxe sobie zrobimy na pewno. Iron axe... no też zróbmy. I zrobimy to tak. I jeszcze nas stać na różne rzeczy. 12. Zróbmy sobie na razie miedziuchę. Set bonus daje 1 armora. Total armor 12. Just nerby. Spoko. To są shearsy. 5 armora, to daje 4 armora. No nie jest jakoś tam super... super znaczące. Spider helmet. O kurde. O kurde. Armor to jest 2 armor. A ile mam tych 15? I możemy zrobić sobie dwie rzeczy. Oj, idę na pająki. Bumerangi nawet. Wow! Ej, dobra. Sporo fajnych rzeczy. Bloodbolt to my właśnie mamy, tak? Tylko słaby. Carpenter Bench. No dużo tych fajnych rzeczy. Armland. Nie no, zbudowana jest tego naprawdę. LED panel. Czyli jest i prąd. To sobie możemy wyrzucić troszkę, oczywiście. Jesteśmy już teraz miedzianymi chłopcami. I brakuje nam 6 Cave Spider Gland. Dobra, ja sobie na razie to zrobię w ten sposób. A czemu mi to zniknęło? Przepraszam. Ja czegoś nie ogarnąłem. Chyba tak. Da się posortować. A da się połączyć? Crafting Guide tu jest. Dobra, i teraz potrzebujemy Cave Spider. No właśnie, 4. O, hidden. No właśnie, czemu to się tak porobiło? Dobra, widzę, że to już skończyło sobie robić. Trzeba chyba 4, tak? 4, dokładnie. Wrzucimy to. Piwo, czy my możemy tym palić? Nie możemy tym palić. Uck. I nie ma już, niestety, paliwa. Dobra, tylko sobie podejdźmy i ogarnijmy to, bo tak on chodzi dziwnie.
Jak on dziwnie chodzi. Powycinamy wszystkie drzewa w okolicy, ewidentnie. Czy my szybciej chodzimy, nie zauważy... A nie, nie mamy setu w sumie. Znaczy nie ma założonego tego w ogóle. W sumie nie da się teraz sprawdzić tego. No i mniejsza. Dobra, 69. Tu widzę, że nie mamy już tego. Myślałem, że tych torczy tutaj pozostawiliśmy trochę, ale jednak nie. Jednak nie. Nawet winyle z Minecrafta. Nawet winyle z Minecrafta, kurde. Totalnie zżynka. A tak się obkręca. Już teraz wiemy. Tu są torcze. Tu są torcze. Zostawiamy. Broken copper tool. To przypadkiem tego nie mieliśmy tutaj wrzucić? No właśnie mieliśmy. Czemu ty... A, bo to nie jest to. To nie było to. No to jeszcze trochę drewna było. Worm bait. 19 copper borów. No dobra, to było wszystko. Teraz te pająki musimy jeszcze trochę zrobić i będziemy mieć set. I w sumie będzie spoko. I w sumie będzie spoko. I myślę, że sobie w następnym odcinku zrobimy już naprawdę tego bossa. Przywołamy tego gnojka. No bo teraz już nie zdążymy, jest 32 minuty. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro i widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej.